Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj zapanuje u nas ciemność, zapanuje zew krwi, bo oczywiście krew jest życiem, a mroczne potwory wyjdą ze swoich krypt, wyjdą ze swoich trumien. Tak, kochani, dzisiaj na Wielkim Buku mam dla was 10 książek o wampirach i jeden bonus. Są to książki, o których już bardzo długo chciałam wam opowiedzieć. Mit wampiryczny pozostaje uniwersalny, ponadczasowy, jakże nieśmiertelny, dlatego że powraca, jakże powraca od całych dziesięcioleci. Wampiry w opowieściach, które wybrałam, to odwieczne bestie, to wcielenia antychrysta, to prawdziwe potwory, które wybrały ciemność i odwróciły się od światła. Czasami próbują sprzeciwić się swojej naturze, walczą i bywają tragiczne w tych swoich staraniach powrotu, ale jednocześnie przed przeznaczeniem i przed głodem nie sposób uciec. To co? Zaczynamy! Przed nami 10 książek o wampirach. I na początek oczywiście Dracula Brama Stokera, dlatego że od kogóż by to innego mogłabym zacząć to zestawienie. Krew jest życiem, przypomnę po raz setny i tym samym przypomnę wam dzieje władcy zamku w odmętach Transylwanii. Dracula jest straszny, a jednocześnie bardzo kuszący, dlatego że sam sobie stał się bogiem i dobrze mu z tym. Nie odpowiada przed nikim, a jedynymi prawami, jakimi musi się kierować, są odwieczne prawa natury, pradawnej matki ziemi, do której musi wracać, żeby odnowić swoją postać. Spójrzmy prawdzie w oczy, zarówno ta postać, jak i sama powieść są tak bardzo fascynujące, także i dzisiaj, dlatego że wampir tutaj jest odwiecznym wcieleniem zła. Tym, który nigdy nikogo nie kochał, tym, który nigdy nikogo nie pragnął, a żądał jedynie nieśmiertelności. Drugim tytułem jest Wampir Johna Williama Polidoriego i pewnie niewielu z was wie, że to właśnie wampir stał się inspiracją dla Brama Stokera do stworzenia Drakuli. W ramach ciekawostki jeszcze wam dodam, że dzieje Lorda Ruvena, bo tak nazywa się tutaj ten wampir, nikczemnego libertyńskiego potwora, który polował na najpiękniejsze kobiety na największych balach europejskich, powstały właśnie tego samego wieczoru, w którym powstał Frankenstein Mary Shelley. O tej ciekawostce literackiej już wam kiedyś opowiadałam, dlatego odsyłam was do tamtego filmiku. A wracając do wampira, zalotny, uwodzicielski, niebezpieczny, taki właśnie był Lord Ruven, ten, od którego wszystko się zaczęło. Trzecim tytułem jest Carmilla Sheridana Le Fanu. Ach, ta uwodzicielska, seksowna, kontrowersyjna Carmilla. Ta, która powstała w 1872 roku i od razu wywołała niemałe zamieszanie. Carmilla zrywa ciasne gorsety, uwodzi nieletnie piękne dziewczęta i wysysa ich krew, rozbuchaną krew, aż do ostatniego tchu. Carmilla nie ma w sobie niczego z tych ugrzecznionych wiktoriańskich panienek. To drapieżnik idealny w perfekcyjnym kamuflażu, a sama jej historia nawet dzisiaj jeszcze zaskakuje lubieżnością. Od klasyki przenosimy się do tytułów bardziej współczesnych i teraz mam dla was miasteczko Salem Stephena Kinga. Nieśmiertelny i krwiopijczy Kurt Barlow zdaje się być takim hołdem złożonym przez króla horroru największym wampirom wszechczasów. Kurt przypomina mi swoją postawą i swoim zachowaniem właśnie Lorda Ruvena Polidoriego, ale nie chcę tutaj zdradzać nic więcej, dlatego że ostatnio usłyszałam właśnie, że a propos miasteczka Salem zdradziłam nieco za dużo, dlatego odsyłam was do samej powieści. Niech wam wystarczy, że miasteczko Salem to jest stary, dobry Stephen King i dlatego tak warto sięgnąć po tę naprawdę straszną powieść. Kolejnym popularnym tytułem jest Wywiad z wampirem Anne Rice, czyli pierwszy tom Kronik Wampirów. Wampiry Anne Rice odcinają się od słowiańskich korzeni wampiryzmu. Są dekadenckie, są libertyńskie, są spotworniałe, są idealnymi tworami nowego świata. W wywiadzie z wampirem zaczyna się monumentalna historia, a w zasadzie opowieść o nienawiści do twórcy, o próbie odpowiedzi na pytanie kim jestem, o poszukiwaniu swojej tożsamości. A dzięki fenomenalnej ekranizacji Lestat już zawsze będzie dla mnie nosił twarz Toma Cruise'a. Kolejnym wampirycznym tytułem jest Wpuść mnie Johna Ivy Dellingquista. Dziecko wampir, w ogóle ten motyw dziecka wampira nie jest tak często eksplorowany w literaturze, a tutaj właśnie dziecko staje się potworem. Przed wami północny, zimny jak lód portret istoty zamkniętej w ciele dziecka, która walczy o normalność, walczy o przetrwanie, walczy o zwyczajność, która nigdy nie będzie już możliwa. A wszystko to w najbardziej wrogim środowisku, pośród prawdziwych ludzkich potworów, dlatego że u Lindquista to właśnie ludzie, wcale nie wampiry, to ludzie są tymi, przed którymi trzeba uciekać pośród mroku.
Nosferatu, Joe Hilla. Gdzieś na granicy rzeczywistości a wyobraźni jest kraina zwana Christmas Land, a w niej żeruje nieludzki potwór Charles Manx, który wykreował właśnie tę krainę rodem z koszmaru. Od czasu do czasu rusza on na polowanie swoim Rolls-Royce'em widmo, obiecując kolejnym dzieciom wieczne święta Bożego Narodzenia. Joe Hill tą powieścią łączy zarówno tutaj swój świat wyobraźni, razem ze światem wyobrażonym swojego ojca, czyli Stephena Kinga, i powiem wam, że właśnie dzięki temu ta powieść jest absolutnie niesamowita. Kolejny wampiryczny tytuł to Jestem legendą Richarda Matthewsona i być może kojarzycie ten tytuł z ekranizacji z Willem Smithem, ciekawej ekranizacji, która naprawdę próbowała w bardzo intrygujący sposób oddać ten główny koncept Matthewsona, ale nie do końca jej się to udało, dlatego że powieść, powiem wam, to jest absolutna perła i nie da się jej po prostu tak przenieść zwyczajnie na ekran. W ekranizacji również nie pomogło to, że wampiry, takie klasyczne krwiopijcze wampiry, zostały zamienione niejako w takie pół-zombie. Niby również krwiopijcze, ale to już nie było to samo. Poznajcie Roberta Neville'a, ostatniego takiego człowieka na Ziemi, który oparł się w dziwny sposób wirusowi wampiryzmu i teraz z roku na rok próbuje coraz bliżej zbliżyć się do odgadnienia zagadki epidemii. Jednak to, co w końcu odkryje, powiem wam, wcale nie przyniesie mu ukojenia. Kolejnym tytułem jest Szkło, śnieg, jabłka Neila Gaimana i to jest opowiadanie, które możecie znaleźć w oryginale za darmo, normalnie, legalnie w sieci do przeczytania, a w Polsce znajduje się w polskim przekładzie w zbiorze Dymy i lustra. A uwierzcie mi, warto poznać tę historię. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła sobie królewna Śnieżka. Śnieżka o cerze białej jak śnieg, zimnej jak lód, o ustach czerwonych jak krew i o włosach czarnych jak heban. I zębach, którymi rozszarpuje swoje ofiary i tym samym terroryzuje całe królestwo. I uwierzcie mi, to jest jedynie blady zarys tego, co znajdziecie w tej wampirycznej opowieści Neila Gaimana. A teraz czas na moje odkrycie miesiąca. To jest mój nowy duży book, absolutne cudo, zjawiskowa historia i jest to Czerwony śnieg i Jana R. McLeoda. Jeśli wampiry mogą być melancholijne, to taki właśnie jest Karl Hauptmann, bohater tej opowieści, który został zarażony wirusem wampiryzmu na polu walki podczas wojny secesyjnej. I tak zaczyna się jego dramatyczna, prawdziwie tragiczna historia poszukiwania źródła zła, źródła tej ciemności, które gdzieś wciąż się czai i wciąż na niego czeka. Przez kolejne dziesięciolecia, przez kolejne epoki, przez całe kontynenty, ze Stanów Zjednoczonych do Europy i dalej na wschód, byle odnaleźć odpowiedzi na dręczącego pytania. Dla mnie, kochani, jest to wampiryczne, bardzo symboliczne odkrycie ostatnich lat. A na koniec w ramach bonusu mam dla was absolutną perłę i jest to Wampir Marii Janion, biografia symboliczna i jak wiemy, Maria Janion jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie literatury. A jej monumentalna biografia symboliczna wampiryzmu jest wszystkim tym, co chcielibyście o wampiryzmie wiedzieć w kulturze, ale boicie się o to zapytać. Profesor Janion bierze na warsztat wampiryczną klasykę filmową i literacką, rozkłada ją na kawałki, analizuje i wskazuje ciekawe motywy, jak i interpretacje. To jest pozycja obowiązkowa, jeśli na przykład tak jak ja uwielbiacie te wampiryczne motywy i symbolikę. A na koniec zapytacie mnie pewnie: Olguś, kochana, ale gdzie podziała się Akademia Wampirów? Gdzie podział się Mieniący w Słonku Edward? Gdzie podziała się Suki Stackhouse? Cóż, dobrze wiecie, że jeśli chodzi o krwiopijczość, to jestem bardzo mocno tradycyjna i dlatego dzisiaj poznaliście właśnie tradycyjne odsłony wampiryzmu. Ale już dzisiaj zapowiadam wam, że jakoś za miesiąc ruszy nowy cykl tutaj na kanale, jak i na blogu. Cykl, w którym między innymi poruszę właśnie również tę nową odsłonę wampiryzmu. Będzie ona poruszona w takim nieco odmiennym kontekście i mam nadzieję, że wam się spodoba. A na razie zostawiam wam 10 przepysznych, krwiopijczych, smakowitych opowieści i jeden bonus. Pamiętajcie o nim naprawdę. Jeżeli dorwiecie gdzieś właśnie biografię symboliczną Marii Janion, to koniecznie ją przeczytajcie. To jest wspaniała kopalnia wampirycznej inspiracji. Zaglądajcie również na bloga, dlatego że tam o bardzo wielu tytułach, które dzisiaj wymieniłam, ja już pisałam teksty. Jest tego całkiem sporo, dlatego właśnie zaglądajcie również na bloga. Na blogu również dzisiaj pojawiła się recenzja Czerwonego śniegu. To jest moje absolutne odkrycie ostatnich miesięcy. Wspaniała wampiryczna powieść, coś doskonałego, ogromnie wam polecam. Co jeszcze? Dajcie łapki w górę, jeśli podobał wam się ten filmik, bo ja wtedy wiem, że wam się podobało. Nie zapominajcie o tym. Subskrybujcie też kanał, żeby być na bieżąco. Możecie kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A my, kochani, widzimy się już jutro, a już jutro jest Dzień Kobiet i będę miała dla was naprawdę bardzo fajny, mam nadzieję, że bardzo fajny filmik, który wam się spodoba. To co? Do zobaczenia! Pa, pa!